O kur... Podano do stołu. Witajcie w kolejnym odcinku o komputerze z domu. Tym razem, jak obiecałem, będziemy instalować system. W trakcie nagrywania nie mogło zabraknąć różnych potyczek oraz niespodziewanej katastrofy, o której dowiecie się w dalszej części filmu. A jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał pierwszego odcinka, to pojawia się on teraz w adnotacji lub w pierwszym linku w opisie. Na początku trzeba znaleźć jakiś monitor i już zaczynają się problemy. Ponieważ mam problem z monitorami, ale może ja na początku troszkę... O nie, 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 nie! O tak! To nie jest jakiś wielce retro komputer, żeby używać tego kineskopowego. Choć używałbym... Myszka, klawiatura stara jak świat. Kabel, kabel. Możemy zaczynać. A no i jeszcze przedłużę, bo gniazdko mam 14 tysięcy kilometrów od komputera. Ja chyba już was nie będę tym męczył. Po prostu to podłączę, zrobię tak. I tak prezentuje się złożony zestaw. No i niesamowitym cudem doszły tu też głośniki. Nie mam tych retro głośników, nie wiem gdzie, nie mogę ich znaleźć. Dlatego są takie, ale te głośniki są przerażające. Czekajcie, ja je muszę poprawić. Od razu lepiej. Dobra, ale ja nie wiem, czy ten komputer działa, bo jak w poprzednim filmiku powiedziałem, chcę to zrobić życzliwie, bez żadnych tutaj przekłamań. I jak nie będzie działać, to nie będzie działać, a jak będzie działać, to będzie działać. Ja nie wiem, wstrzymywałem się z włączeniem. Nareszcie jesteście tutaj wy i ja mogę wam pokazać i ja sam mogę zobaczyć, czy komputer działa. Najpierw to ja włączę. Ja już wspominałem, że mam tak daleko gniazdko. Dobra, o, włączył się monitor. To dobry znak, głośniki też się świecą. Dobra, ja już mam dość, bo zawału za chwilę dostanę. Coś tak cicho szumi, nie wiem o co chodzi. Ustawiłem tak w miarę, żeby było widać, jakby się coś, jakby coś wybuchło. Jezu, cykam się strasznie. A co jak on mi wysadzi dom? Uruchamiamy z tyłu. Klawiatura się zaświeciła, dobra. Uwaga, uwaga. Boję się strasznie. Włączył się. Nawet dioda się pali i dysk nawet. Zapikało. O kuźwa. O kurde, działa. Post error, o kurde, działa. Działa komputer. Nawet głośniczek pika. Ale BIOS stary. Widzieliście to? Update, DMI, aha, bo inne urządzenia. Ale dysk... Co? Ej, jakim cudem tu jest dziesiątka? Zobaczmy, czy ta dziesiątka pójdzie. Strasznie... Może nie tak źle chodzi ten komputer. Ale teraz się cieszę, ponieważ zobaczyłem, że jest sprawne wszystko. Nawet jest karta graficzna sprawna, więc... I co, pójdzie ten Windows? Dysk na maksa chodzi. Rozdzielczość się zmieniła. Ja nie pamiętam, żeby była dycha na tym. PHDD 800. Aha. Dobra, to była chwila takiego, nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać. Teraz postaramy się wejść do BIOS-u i zobaczymy, jaka jest wersja. A jak to się sprawdzało? O, ale mogę zobaczyć, że mój cudowny wiatraczek daje sobie radę, jest 40 stopni. Chodził przez chwilę na Windowsie 10, więc to jest zrozumiała ta temperatura. Ten BIOS jest strasznie dziwny, w sensie taki niby zwykły, ale coś jest dziwne w nim. Niestety, wiecie co, ja w ogóle bym na początku zresetował cały BIOS. Pierwszy sobie ustawmy tu, drugi sobie ustawmy na CD-ROM, a trzeci ustawmy sobie na dyskietkę. Choć jeżeli będę aktualizował BIOS, no to będę musiał ustawić na dyskietkę pierwszą. Ale w sumie dobrze, że mam taki BIOS, a nie ten taki graficzny, bo na tamtym to już w ogóle nie, bym się nie mógł połapać. Dobra, zapiszmy do CMOS-a. Uruchommy ponownie. Czekajcie, muszę to szybciej nacisnąć. W ogóle ten komputer uruchamia się jak u mojego kolegi takiego, bo on ma podobny procesor. O, widzicie, E7200. Cudowny. Nie no, wiecie co, ja jednak zaktualizuję ten BIOS. Tylko muszę znaleźć dyskietkę jakąś. Zrobię to, żeby był już E8400 po prostu. Dobra, okazało się, że nie trzeba z dyskietki tego nagrywać. Nie wiem jakim cudem, kiedyś tylko z dyskietki się nagrywało. A więc nagrałem na pendrive'a i teraz zobaczymy. Naciskamy
to? O, jest! Dobra, naciskam Enter. Czytanie, VOS file, nie wyłączaj. Dobra, boję się, czekamy. Czy na pewno chcesz update'ować BIOS? Niestety, ale tak. Wow, dobra, Enter. No i widzę, że się zrobiło. Teraz czekajcie. Trzeba to przetestować. Dajemy delete. I tak, zmieniło się. Mamy 2008. Tak naprawdę to niewiele się zmieniło w tym BIOSie. Jak tutaj sobie patrzę. Właśnie, przechodzimy teraz do wymiany procesora. Bo teraz już możemy wymienić procesor. A więc tak się prezentuje teraz stanowisko. Wiem, że tu trochę taki syf. Próbowałem to jakoś upchnąć te kable, ale mi to nie przeszkadza. W sumie ja chyba jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie komputer ma działać, a nie wyglądać. Dobra, włączamy, boję się. O kurde, ale się przestraszyłem. Jakieś diody tutaj świecą, nie widziałem tego. Delete od razu, wchodzimy do BIOSa. Jest! E8400, działa! Właśnie tak cieszyłem się przez pierwsze 10 sekund. Ale niestety później okazało się, że komputer nie działa tak jak powinien. Zawieszał się na starcie, nie dało się wejść w BIOS, a po resecie CMOS-u zamrażał się na ekranie startowym albo wyszukiwał urządzenia, ale w nieskończoność. Przekładałem z paręnaście razy procesory. Na 7200 wszystko działało, na 8400 nie. Po tym wszystkim zacząłem przypuszczać, że mój procesor może być w jakiś sposób uszkodzony. Koniec końców doszedłem do wniosku, że skoro płyta chociaż czasem wyświetla niezmrożony obraz i co jakiś czas da się w coś wejść, to procesor raczej nie mógł być poważnie uszkodzony. A co za tym idzie, przesiadłem się znów na E7200 i tam dokonałem ponownie aktualizacji BIOSu, ale tym razem wyłączyłem zachowanie starych mikrokodów. Tym sposobem, po ponownym przełożeniu procesora, płyta wczytała nowe dane i wpuściła mnie po raz pierwszy do uruchamiania systemu, które i tak zakończyło się blue screenem. Od tej pory komputer przestał się aż tak zamrażać, lecz nadal coś było nie tak. Ludzie, dobra, udało się. Po chyba 4 godzinach udało się w końcu uruchomić BIOS na E8400. Wywalało ciągle BIOS, w ogóle wywalało wszystko, nie dało się nic nacisnąć. Albo się mroziło na tym ekranie, albo w ogóle był czarny ekran. W ogóle była zawiecha totalna. Przekładałem 400 razy, już się tak wprawiłem, że się w końcu nauczyłem zamykać to chłodzenie. Jestem bardzo zdenerwowany, naprawdę. Po 4 godzinach udało mi się nareszcie, ale i tak tutaj, że o kurczę, nowa opcja. Więcej opcji, patrzcie. Można maszyny wirtualne tworzyć. Ale maszyny wirtualne na takiej maszynie wirtualnej. Przecież z tego można sobie tutaj nałożyć 14 dysków i mieć na każdym system jak na maszynie wirtualnej. Wcale nie trzeba VirtualBoxa instalować. No i tak, dodali nową opcję. Widać, już wyszukało, że inny procesor. No po 40 latach. Teraz się dowiedziałem, jest trochę duży problem. Ponieważ ten procesor je się bardzo rządzi i bardzo zmusza wiatraczek do wiatrakowania. Na tamtym procesorze było 800. Już od 10 minut w płycie i się tak już rządzi. O, widzicie, to poskutkowało, spadło. Tutaj jest coś do overclockingu, ale ja tego kompletnie nie rozumiem, a nie chcę wysłać płyty na cmentarz, więc raczej to zostawię. Wolę używać komputera tak jak fabryka dało, nie potrzebuję żadnych turbo. Ale skoro jesteśmy już w BIOSie, i komputer z powrotem żyje, i to na nowym procesorze. Pokażę wam, jaki system będziemy instalować. Ja już wkładam płytę. No i robimy save. Nie, no, boję się, że się zawiesi. Dobra, robimy. Zapisz, enter. To jest taki jego kaprys, że się wyłącza, jak zawału dostaje za każdym razem. Ponieważ we wszystkich komputerach się komputer nie wyłączał, tylko działał ciągle. No i niestety znów ta sama sytuacja. Ale wiecie, co się okazało? Wiecie, co się okazało? Wadliwy okazał się
nie procesor, nie BIOS, nie płyta główna, ale RAM. Nagle się zaczęło wywalać, zawieszać na BIOSie, a teraz przełożyłem i za pierwszym razem 4 restarty zrobiłem, nic się nie wywaliło. To była wina RAMu, więc pamiętajcie, jeżeli coś się wam zacina i już na poziomie BIOSu, to sprawdźcie RAMy. Taka rada od starego już chłopa. Bierzemy CD-ROM. Czy to się odpali? Leci. Działa! Ale wystartowało jak rakieta. Moi drodzy, co się dzieje? Co się dzieje? Co za emocje? Normalnie Adam Małysz skacze w jedynce, nie HD. Tak, Polski, dalej. Tak, zainstaluj. Ciekawe, czy będzie chciało sterowniki od dysku. Bo jak będzie chciało, to mnie coś rozsadzi. Wszyscy stąd, wynocha. Co to jest? Też usunę. A, czyli znalazło dysk w ogóle, to nie pojąłem tego, dobra. No i teraz... oczekiwanie. Z tym głośnym napędem, jak rakieta. Ej, ten napęd jest na AT. Na AT niby wolny interfejs, przestarzały, a kurczę, w miarę szybko to kopiuje. Więc ja w sumie nie mam żadnych zastrzeżeń do napędu ATA. A poza tym ten pasek to jest, że monitor się nie wyregulował. O kurde. O kurde, co... Elena, mam zawał! Moi drodzy, to jest takie przykre. Nie spodziewałem się, że to się wydarzy. Ale niestety, to jest najgorsze. Otóż, nie ma prądu. Jak normalnie pranki u dubiela, to taki nie... O, wrócił prąd, dobrze. No to możemy zaczynać z powrotem. Jestem i tak pewnie uszkodzony. Jak widać, wystąpił błąd. Ale to nie jest żadna katastrofa, po prostu nagramy sobie Windowsa od nowa. Jeszcze tyle procent ten super szybki napęd ATA nie wyciągnął, żeby płakać. No i wracamy do gry. No koniec jest blisko. Koniec jest blisko! Nie chce mi się czekać, więc uruchomię ponownie. Denerwuje mnie, że ten BIOS tak szybko znika. Czy macie jakąś poradę, żeby mi powiedzieć, co ja mam zrobić, żeby ten BIOS mi dłużej stał? Bo kiedyś to się włączało coś takiego, co się nazywa long boot. I wtedy wolniej liczyło RAM, coś tam, a tutaj nie ma takiej opcji, nie wiem, czy się da, czy nie. Powiedzcie, napiszcie. No ta wydajność wideo to na pewno dla siódemki w sumie dobra, bo to jak bracia, ale dla dzisiejszych czasów to raczej będzie płakać. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie można wybrać nazwę użytkownika. A jak myślicie, co ja mogę wybrać na nazwę użytkownika? Albo mam jeszcze lepszy pomysł. Ustalmy cokolwiek, już mi się naprawdę... Czyżby to ten... wspaniały moment? A czyżby nawet Areo już było? Tak! Nawet Areo jest! Widać, zainstalowało się już wszystko. O matko. No i takim sposobem, takimi mękami, takimi cierpieniami doszliśmy w końcu do tego momentu. A zwycięzcą z poprzedniego odcinka jest... Julo, gracz i programista. Trafił on tak naprawdę niepewnie, ale jeden wybór był trafny, a więc zaliczam to i wygrałeś komentarz. I w taki sposób dotarliśmy też do końca odcinka. Myślę, że ten następny odcinek będzie szybciej niż ten, ponieważ nie będę musiał już ingerować w tutaj środek komputera, tylko będę robił wszystko już software'owo. Więc będzie mi o wiele prościej i szybciej to wszystko zrobić. I nie będę już siedział 10 godzin, żeby zrobić zdjęcia do zapewne 15-minutowego filmu. I wiem, że ten odcinek mógł być taki mniej zabawny niż tamten, ale w następnym może coś pokombinuję. Bo naprawdę, no wkurzył mnie ten procesor, a okazało się, że to był RAM i w ogóle. A więc to na tyle.
I pamiętajcie, jak coś nie działa, to ram wymieniaj. Na razie łokieć pół.